No, patrzcie teraz na to. Pod lampą będzie dobrze widać, jak to pada. Jak się nam biało zrobiło. Wiem, że to nie to samo, co na wschodzie. Czy... No w ogóle cała wschodnia strona, to tam 20 cm śniegu, jak oglądałem u chłopaków na YouTubie. U nas tych centymetrów to jest może z jakieś 3 cm białego puchu. No ale powiem wam, że już trzeba uważać. Dzisiaj rano jechałem do pracy, to już jeden adept BMW rozklekotanego. Pewnie brak kontroli trakcji i czegokolwiek. Wątpię, żeby w takim gruzie to jeszcze działało. Siedział w rowie, nie? A szarżował z początku ładnie, także mówię, trzeba uważać. Jeszcze a propos, czemu mnie nie było? Nie było mnie z tego względu, że mam problemy z internetem, jak mówiłem, radiówka. Jakieś problemy z zasięgiem. Nie idzie filmu wstawić w ogóle. Także ten ostatni film z talerzowania wrzucałem na internecie mobilnym z plusa przez smartfona. Ten też obrobię na komputerze, jeżeli coś tam, pewnie coś tam będzie widać. I taka krótka wstawka, że coś w ogóle u mnie się dzieje, że żyję jeszcze na tym YouTubie, pójdzie. Pójdzie taka wstaweczka i co? Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już będzie normalnie, sprzęt będzie działał, bo też prace jesienne, orki, nie orki, zamykałem już w takim, no, późnym wieczorem. A mówię to, że komputer chodził prawie 4,5 godziny i film się nie wstawił, to mnie tak zdemotywowało, że nawet nie nagrywałem tych prac. Ale pola są obsiane, jak te, które miały być obsiane na zimę. Zostało tylko to, co będzie obsiane jarymi na oziminy. No za wiele nie zobaczymy, ale może się przejdziemy jutro po pracy, jak będę miał czas. Oczywiście zobaczymy, czy wrócę jeszcze za dnia, czy już w nocy. No i tyle, nie obiecuję, ale może jeszcze się przejdziemy. Jeszcze mały rzut, ładnie jak śnieżek pada. Jeszcze wam pokażę na piecu, jak suszy się moja kukurydza i... No, proszę bardzo. Kukurydza się suszy. Tak jak mówiłem. W piecu się pali. Ale mamy niezły mrozik. Minus 10. Także... Trzeba się grzać. Jest wiatr, więc nie wiem, czy mnie będzie słychać. Tak jak mówiłem, u nas zima, chociaż już zapowiadałem odwilż w tym tygodniu, bo to tydzień do świąt został. I mówią, że będzie odwilż. Oho! Jakieś ślady, coś tu łaziło. Po naszym polu sarny biegały. Tu zasiana pszenica. Raz, dwa, cztery. 3-4 rozkrzewienia. Tu miotła akurat, to nie patrzcie, tu mamy pszenicę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć liści. A. Także troszkę się rozkrzewiła. Tutaj zaorane pod owies. A, jak widzicie, zima nastała. Wszędzie biało się zrobiło. Oho, zaraz będzie gleba. Już mało kopytne już biegają, zresztą ślady widać. Na razie spasionych placów nie ma, ale o, coś nie, gdzieś tam coś mordą szukały. O, pod śniegiem. No, tam już następna. Następne pole pszenicy obsiane. Natomiast mówię, te dwa kawałki, które widać, są pod owies. A tu coś większego biegło, proszę, proszę. Jeszcze tam
następna działka na tej dzierżawie, zasiane jest przeżyto zimowe, też by się tam kiedyś wybrać, jak to wygląda, ale to już może po odwilży. Łąka została skoszona, czy miała być jeszcze dokoszona, ale odrosty, ale już nie było. Tutaj o, częściowo skoszone. Następne pole. Tutaj też pszenica pod śniegiem. Też tak, w takiej samej fazie, tak samo wygląda. Zbiegane ładnie. Zwierzyna szukała. No zresztą mieliśmy po minus 15 nawet. Tak średnio minus 10 w nocy. Do tej pory średnia temperatura nocna to minus 10 do minus 15, tam dwa dni takie się zdarzyły. Pokrywa śniegu nie za dużo, około 3-4 cm, no zawsze to coś. Chociaż wam powiem, może i nie no. Tutaj na łące to miejscami zdycha leży. Zdycha leży. Zależy gdzie tam, jak tam gdzie zybiało, to jest mało, a tutaj na tej przestrzeni, no to zdyszka jest. But się, dolna część buta się chowa. Zobaczymy jeszcze jak wygląda jęczmień zimowy. Tutaj nasze wskaźnik do ścieżek, bo kijkiem sobie zaznaczamy, żeby wiedzieć czy już ścieżka, czy jeszcze nie. O proszę, na łące. Widać ślady, zbiegały, próbowały, gdzie dłuższa trawa, coś tam by wyskubać, jakieś sarny, łanie i tym podobne. Tutaj taka górka na tej łące jest, zawsze to ma i zlikwidować. Tutaj w ogóle taka ciekawostka, że tu gdzie stoję teraz, jest takie, wy tego nie widzicie, ale tu jest takie lekkie wzniesienie i dalej jest spad terenu i z drugiej strony też jest spad terenu. Podobno tak na przez skos idzie do wsi i niby po tym wzniesieniu szła kiedyś droga, ale później jak Niemcy tu przyszli, to nowa administracja, znaczy Niemcy, tu jak Niemcy stąd wyjeżdżali, przyszli Sowieci i osadnicy ze wschodu, bo nasza rodzina tutaj cała pochodzi właśnie ze wschodu, to jeszcze słoma gdzieś wystaje na tym jęczmieniu, to zmienili właśnie przebieg drogi, to tamtą drogą, którą jeździmy standardowo. I jęczmień wygląda ładnie pod tym śniegiem. O, proszę. Ładnie wygląda, zobaczymy co będzie potem do końca zimy. Jęczmień o zimy z KWS-u. Kosmos chyba. Z tego co pamiętam, to był siany. Musiałbym się zapytać, ale chyba Kosmos, bo to kuzyna jęczmień był, więc chyba Kosmos. Nawet wygląda, byłem ciekaw, bo tutaj od siewów nikt nie zaglądał. Także ciekawie. Nawet nic, zimno jak skurczy byk. Więc ja się zawijam do domu, takie mówiłem, małe obejście tych najbliższych pól, okolica cała biała, już dzisiaj miała być odwilż, ale na minusie było też 12 czy 13, ale wieje. I czym Geralt w Wiedźminie też. Grał, nie chodzi. Dobra, ja się zawijam na chatę grzać, bo pracy też kurde mnie przetargało, bo załadunki, rozładunki na dworze było to zimno. Tak wygląda okolica, zaraz będzie ciemno, bo już godzina koło 17. Dobra. Trzymajcie się, ja spadam do auta i jadę na chatę. Na razie.